Cześć, witam Was w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj no, maszyna jak na mój kanał nieco ekstrawagancka, czyli Super Pershing, którego prowadzi Mufista, jeśli dobrze czytam. Pilzno, 73% szans na zwycięstwo i wyśmienite losowanie na topce, na szóstki. No przy takim losowaniu Super Pershing no, jest czołgiem przyjemnym do grania, nie mówię, że nie. Ale jak go rzuci na dziewiątki, to ja nim grać naprawdę nie lubię. Zresztą stoi w garażu i się kurzy, nie będę się chyba powtarzał, ale wiem, że są zwolennicy tego czołgu, także być może w tej bitwie znajdziecie coś, co Was zainteresuje. Na pewno wynik będzie bardzo ciekawy, bitwa będzie również bardzo ciekawa. No oprócz tego, że Super Pershing jest mało ciekawy, to reszta jest ok. dobra, musicie też, jeśli jesteście nowymi widzami, troszkę jakby wiedzieć, że ja dużo w komentarzach sobie tak gadam, nie dlatego, że narzekam, tylko dlatego, że sobie robię takie troszkę jaja z różnymi czołgami i tak dalej, i tak dalej, także nie bierzcie tego wszystkiego na poważnie. Dobra, tutaj Mufista musi uważać, bo wyjeżdża pod czołgi z lewej strony, może dostać bułę, no właśnie. Na razie on 480 obrażeń. Super Pershing na takim losowaniu. Jeszcze może pograć. No to jest przeciwnik ciężki do przebicia dla Super Pershinga, który penetracji ma 170, czyli naprawdę mało jak na 8 tier. A PCR-y, których nasz bohater wozi bardzo dużo, ma 258, no ponieważ ten czołg często wymaga wspomagania się APCR-ami po to, żeby przebijać nawet swoje tiery, a czasem i tiery niższe. Jest to 170, to jest penetracja średnia, nie zapominajmy. Może wylosować plus minus 25%. Skoda T25 za 0. No on oczywiście będzie miała duże problemy z przebiciem Super Pershinga. Stojąca bokiem super, znaczy nie super Skoda, tylko super, no Skoda. Stojąca bokiem jest celem łatwym. Teraz oni wyjeżdża perfekcyjnie pod lufę. Wystawia się bokiem. No czego chcieć więcej? W takim momencie zarabiamy sobie tym Super Pershingiem bardzo ładnie. No idealny cel, można z apeków go doić, zignorował nas, no coś pięknego, także też chciałbym takie bitwy mieć. Dobra, poczekajmy, 4-5, 5-6, zrobiło nam się, zaczyna się robić weselej, ponieważ czołgów się robi wszędzie jakoś sporo. Ile nasz kolega Mufista ma bitew? 21 tysięcy, także całkiem sporo, już jak do tej pory. Gra troszkę taka spokojna, ale nie każdy ma swój inny styl grania, nie każdy ma jakieś nadzwyczajne umiejętności. Natomiast cały czas robimy damage, 1900 w tym momencie. Wrogów wszędzie jest dużo, z tyłu jest tygrys. Klepiemy sobie T29, Czafik się czai, T29 na razie nie strzela. No, generalnie przeciwnicy niezbyt rozgarnięci, miłe klepanko. Ale 2-300 narobione. Już nie miał szans, odwrócił wieżę, poddał się Czafik. No, Czafik. Co robi Czafik, to widać. Czwarty frag, 2400. 80 obrażeń. No i taka naprawdę przyjemna bitewka, spokojna. Mało kto nas atakuje, nikt nas jeszcze nie przebił. W ogóle chyba stwierdzili, że nie ma co strzelać do Super Pershinga. Nasz bohater sobie jeździ na luzaku, po środeczku, jest czołg po prawej, halo, Hatek, halo, i po prawej, i po lewej, wszyscy siebie generalnie ignorują mocno. Tink od tyłu tygrysa, no nie, 2700 obrażeń, może teraz, 9-10 cały czas, tygrys się przebija, drugi tygrys zaraz będzie miał szansę się przebić, nie przebił się. My też się nie przebiliśmy, 170 peny robi swoje. W hapsach robi się po prostu źle, robi się bardzo źle. Ten tygrys nas przebija. No tutaj kolega się nieco zagubił. Troszkę darmowych strzałów postrzelał, gdyby przeciwnicy byli bardziej ogarnięci. Myślę, że te hapsy spadłyby znacznie, ale nie spadły. 1400 hapsów naszych do 3000, kolejny ding. No jak widać na Super Pershingu dingi, nawet w siódme tiery. To jest problem. Super Pershing, wiadomo, to już jest czołg trudniejszy do przebijania. Wyjeżdża sobie tygrysek.
beztrosko. Tutaj Mufista robi jakiś manewr. Na to wygląda. Ale spokojnie, bez stresu. Mamy czas. Wrogowie również się niespecjalnie do ataku. Super Pershing wyjeżdża bokiem. Elegancko. Trzeba brać, jak wrogowie dają. No, bitwa wyrównana. Powiedzmy, wyrównane teamy. Rozwalony Tygrys, to jest piąty frag. Teraz mam jeszcze pełnego Tygryska numer 6. Jeszcze jedzie pełny rudy. No, wrogowie wyjeżdżają 10-12, ale jednak wszystko tam się zaczyna składać. Jedzie Super Pershing, ale na razie nas ignoruje. Jedzie rudy, ale na razie nas ignoruje. No i sytuacja robi się trudniejsza. 10-13. Cztery czołgi naprzeciwko nas, a nasza arta na kapie. Sytuacja zrobiła się bardzo wesoła. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Bardzo dobry strzał w boczek. Super Pershinga łatwo przebić w bok, szczególnie gdy lekko się, jak teraz, skontował, to wszystko wchodzi. Lepiej Super Pershingiem stać zdecydowanie z przodu. Bulldog, no, manewr Bulldoga mistrzowski. 4200 naklepane. Ten Super Pershing cały czas stoi tak, żeby dać się przebijać. 11-13. Wyjeżdża nas teraz T34-85, który również daje się oklepywać, ale Bulldog na plecach to jest bardzo groźny rywal. Zdecydowanie trzeba się nim zająć, ale nie wyjeżdżaj tak tyłem, dałeś się darmo strzelić, trudno. Siódmy frag, 4600 obrażeń, został teraz sam Mufista na trzech. Super Pershing, spalony rudy. Ósmy frag, 4900. Słuchajcie, pokazuję tą bitewkę nie dlatego, że jest ona niesamowita pod względem skilla, ale dlatego, że gra typu WOT daje frajdę każdemu graczowi. Gracz, który ma 1000 WN, tak jak tutaj nasz bohater Mufista, może zrobić świetną bitwę, może mieć z tego kupę frajdy i kupę emocji. Błędów sporo jest w tej bitwie, nie powiem, że nie, ale emocje są, to jest najważniejsze. Teraz mamy sam na dwa czołgi, ten Tygrysek jest pełny, mamy 300 HP, Tygrys nie trafia, teraz za mocno się skontował Mufista, mógł być przebity tak jak tamten Super Pershing. Nie ma sensu, zdecydowanie. Teraz strzelanie się z tym Tygryskiem weszło. Teraz jest przełączenie już na APCR-y. APK-ów zostało mało, sytuacja jest podbramkowa. Hatek z HE-ków. No niestety, dla niektórych graczy Super Pershing cały czas stanowi wyzwanie. Przebicie się przez jarzmo, przez wieżę. Arta tutaj nie ma wrzutu, nie ma tej arty. 5600, naprawdę wynik, no imponujący, naprawdę zacny wyniczek na Super Pershinga. Tylko rozegrać tą końcóweczkę. Arta na plecach. Ależ się teraz zagubił Mufista. Widać nerwy, widać panikę, widać troszkę, no trochę zimnej głowy, duże emocje. Arta trafia nas w tyłek za 288, no wystawił się do tej arty Mufista niesamowicie źle. Mogło to się skończyć bardzo różnie, ale wykańczamy. Dziewiąty frag, 5900 obrażeń. I został nam ten czołguś szóstego tieru, który może nas zdecydowanie zabić. 69 HP. Emocje do samego końca, nie wiadomo, jak to się skończy. Wszyscy popełniają błędów, kto w tej bitwie popełni ich mniej, po prostu wygra. Aczkolwiek nasz bohater popełni ich sporo, ale cały czas żyje i ma szansę na zwycięstwo. I medal pula. Ale czy to się uda? Jak wiecie, w wyborze Turoka nie zawsze są zwycięstwa, także niepewność towarzyszy nam do samego końca. Gdzie jest ten tygrys? Też o tyle miło, że nikt nie ładuje na nas złota. Aczkolwiek jak źle przyceluję, to i złoto nie pomoże. Trzeba trafić w bok, tył albo we włazy. Teraz tak boczkiem wyjeżdża, nie wiadomo, gdzie jest ten cholerny tygrys. Na pewno emocje są ogromne. 69 HP kontra 220, no ale tak nie wyjeżdżaj przy takim stanie bitwy. Bokiem pokazując kółko, może to się skończyć śmiercią. Także jakiś side scrapik, skontowanie, ale nie bokiem. Dobra, gdzie jest ten tygrys? Bo mi tu gardło siada. Przydałoby się ocenić screeny końcowe, które na pewno was interesują, ale do tego czasu
musi się znaleźć ten tygrys numer 6. Jest, jest, pojawił się znowu beznadziejnie. Beznadziejny system spotowania, który zaraz będzie poprawiony, mam nadzieję. Strzela z hajeków, no nie daje rady. Czy da radę nasz bohater? Nie, nie trafił. 9 HP. Kto wygra? Czy Wydra wygra? 9 HP kontra 69 HP. System spotowania. On tam stał, bardzo ładny blind, elegancko. Wygrałeś z systemem spotowania, gratulacje. Dobra, odznaka mistrzowska, medal Pula, gratulacje. Medal Spartanina, stalowa ściana, duży kaliber i specjalista. Wynik bardzo ładny, z 6145 uszkodzeń, 10 fragów i 1907 czystego expa, także rewelacyjny wynik. 38 strzałów oddanych, 37 trafień, 32 przebicia. Prawie 3000 zablokowane przez pancerz, przejechane 2 km. Widzimy, że zarobek 23 tysiące tylko, ponieważ było dużo tej amunicji premium, ale z kątem premium wpadłoby już 80 tysięcy. Także tyle w tej bitewce. Mam nadzieję, że ocenicie bitwę zgodnie z umiejętnościami naszego bohatera. To jednak nie jest gracz fioletowy, a osiągnął wynik absolutnie fantastyczny. Także wielkie gratulacje, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!